Ostatnio bardzo dużo mówi się o DeFi, czyli o zdecentralizowanych finansach, które jeszcze niedawno akumulowały środki o łącznej wartości ponad 100 miliardów dolarów. Czym tak naprawdę jest DeFi? Co mogą nam platformy zdecentralizowanych finansów zaoferować i jak z nich korzystać? Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejną lekcję najlepszego kursu o kryptowalutach na kanale FXmag, którego partnerem jest giełda kryptowalut Binance. Jeżeli jeszcze nie masz konta na największej, na najbardziej płynnej giełdzie krypto, jaką właśnie jest Binance, to korzystając z linków w opisie tego wideo, otrzymasz o 20% niższe prowizje transakcyjne bezterminowo. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę są Czym tak naprawdę jest DeFi, albo jak kto woli, DeFi? Samo słowo jest oczywiście skrótem od anglojęzycznego określenia zdecentralizowane finanse. Tak więc, jak sama nazwa wskazuje, DeFi to różnego rodzaju usługi finansowe, które są oferowane przez zdecentralizowane aplikacje w sieciach blockchain. DeFi ma być taką alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, które skupiają się przede wszystkim mm, w sektorze bankowym, a co za tym idzie? Nie są dostępne dla każdego i z każdego zakątka świata. Wymagają pełnej weryfikacji tożsamości i pełnego wglądu w to, skąd pochodzą nasze pieniądze. No i co za tym idzie? Nie zapewniają nam prywatności, nie mówiąc już o jakiejkolwiek anonimowości, a mamy też do czynienia z takimi sytuacjami, w których nasze aktywa. W tradycyjnych finansach mogą być po prostu zamrożone na żądanie organów ścigania czy prokuratury, nawet jeżeli nie popełniliśmy żadnego przestępstwa. Takie sytuacje się zdarzają. Pomijam już fakt, że tradycyjne usługi finansowe w wielu krajach są po prostu przestarzałe i czasami, żeby coś zrobić, musimy osobiście się wybrać do stacjonarnego oddziału, płacić wysokie prowizje albo czekać nawet kilka dni na zaksięgowanie różnych operacji, w dodatku też za nie płacąc. DeFi stawiają sobie za zadanie wprowadzenie usług finansowych na nowy poziom i takie odcięcie się od wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej ograniczeń tego tradycyjnego systemu finansowego. Dla pro, do projektów DeFi zalicza się przede wszystkim. Zdecentralizowane aplikacje, które dają nam możliwość zaciągnięcia pożyczki, pozwalają udostępniać nasze środki osobom, które taką pożyczkę chcą dostać, dają możliwość otworzenia kryptowalutowej lokaty, pozwalają wykupić ubezpieczenie, brać udział w loteriach i w zakładach, handlować instrumentami pochodnymi, no i też samymi tokenami i kryptowalutami. No bo DEXY, czyli Zdecentralizowane giełdy również zaliczamy do segmentu zdecentralizowanych finansów, zwłaszcza, że dzisiaj oferują one znacznie więcej niż po prostu możliwość wymiany tokenów i coinów. I rzeczywiście, jeśli chodzi o DeFi, to część z tych założeń, jakim jest zniesienie ograniczeń znanych z systemu bankowego, udało się osiągnąć zdecentralizowanym finansom i to w ciągu tak naprawdę pierwszych lat swojego istnienia. W większości usług DeFi nie musimy weryfikować swojej tożsamości. Są one dostępne z każdego miejsca na świecie, gdzie oczywiście tylko dostępny jest internet, a koszty transakcyjne nie są zależne od tego, gdzie się znajdujemy i do kogo przesyłamy środki. Oczywiście też musimy wziąć pod uwagę ryzyka, które są związane z projektami DeFi, bo trudno pominąć fakt, że niektóre z zalet Takich platform, na przykład, brak ograniczeń narzucanych przez instytucje nadzoru finansowego w danym kraju, mogą równie dobrze być zagrożeniem dla jego użytkowników, o czym szczególnie w ostatnim czasie przekonało się sporo osób. Zarówno po upadku projektu Terra, jak i po niedawnym bankructwie giełdy FTX, a niedługo później platformy BlockFi, doszło po tych upadkach do ogromnego odpływu kapitału. Z całego segmentu zdecentralizowanych finansów. W tej chwili to jest trochę ponad 40 miliardów dolarów. Ta akumulowana wartość zdecentralizowanych finansów, to co teraz widzicie na slajdzie. I razem z tą likwidacją, razem z tym odpływem kapitału ze zdecentralizowanych finansów. Z tych wszystkich platform i smart kontraktów doszło też do likwidacji wielu pozycji. Sporym zagrożeniem wciąż są też ataki hakerskie, jak na przykład na sieć Axie Infinity w marcu tego roku, w ramach którego po prostu hakerzy wykorzystali lukę zabezpieczeń i przejęto tym sposobem środki o wartości wtedy ponad 625 milionów dolarów. Na porządku dziennym są też ataki phishingowe czyli takie, w których atakujący próbują podszyć się pod platformę, z której chcemy skorzystać. Więc kiedy już decydujemy się na korzystanie ze zdecentralizowanych finansów, no to musimy być czujni i świadomi zagrożeń. Jeśli chodzi o historię decentralizowanych finansów, to ona nie jest zbyt długa i na dobrą sprawę rozpoczęła się oczywiście w sieci Ethereum. Zresztą do dzisiaj najwięcej projektów. Ze zdecentralizowanych finansów znajdziemy właśnie na Ethereum, chociaż jest ich też coraz więcej, m.in. na blockchainie BNB Smart Chain. Za taki pierwszy projekt DeFi, za pierwszy projekt z segmentu zdecentralizowanych finansów, uznaje się MakerDAO, który działa jako smart kontrakt w sieci Ethereum z własnym algorytmicznym stablecoinem o nazwie DAI który powstał w 2015 roku. Jeśli chodzi o DAI, to jest to dolarowy stablecoin zabezpieczony w Etherze. Natomiast sama platforma pozwala m.in. na pożyczanie środków i uzyskanie dźwigni finansowej w zupełnie zdecentralizowany sposób. Natomiast pierwszą w pełni zdecentralizowaną otwartość źródłową giełdą była platforma EtherDelta, która powstała w 2016 roku i pozwalała, a w zasadzie dalej pozwala, na handel tokenami w sieci Ethereum. Z pełną nowością w tamtych czasach było to, że każdy mógł wystawić na giełdzie na przykład ofertę sprzedaży po prostu stworzonych przez siebie tokenów, tokenów w standardzie ERC-20. Dlatego jest ich tutaj tak dużo. Kiedyś było ich jeszcze więcej, bo tak naprawdę każdy mógł tutaj stworzyć swój własny rynek, na przykład do e w, w parze z Etherem. Na zdecentralizowaną giełdę nie przesyłamy też środków po to, by złożyć zlecenie, tylko synchronizujemy nasz portfel, na przykład z yy, na przykład taki portfel jak MetaMask. Myślę, że jeden z najpopularniejszych. Nie musimy też weryfikować swojej tożsamości, a transakcja jest realizowana na podstawie arkusza zleceń pomiędzy dwiema stronami, czyli pomiędzy kupującym a sprzedającym, i nie ma tutaj. Pośredników. Kolejną popularną platformą e, DeFi jest Compound, który wystartował w sieci Ethereum we wrześniu 2018 roku, i Compound swego czasu był najpopularniejszą zdecentralizowaną platformą pożyczkową, która pozwalała na wypożyczenie swoich środków w krypto w zamian za odsetki lub za ciągnięcie, pozwalał też na zaciągnięcie pożyczki e, bez pośredników. Pod koniec 2018 roku ruszyła zdecentralizowana giełda Uniswap. Uniswap w sieci Ethereum, która do dzisiaj jest najbardziej płynnym i najpopularniejszym deksem, czyli zdecentralizowaną giełdą. Uniswap zrewolucjonizował w pewien sposób zasady działania zdecentralizowanych giełd, dlatego że wprowadził tak zwane pulę płynności zamiast standardowego handlu w oparciu o to, co znajduje się w arkuszu zleceń. Takie pule płynności polegają na tym, że płynność dostarczają animatorzy rynku, tacy jak boty albo użytkownicy giełdy, którzy dodają do Uniswapa nowe smart kontrakty. I te smart kontrakty są parą dwóch tokenów zapewniające, zapewniającą płynność użytkownikom, którzy chcieliby przeprowadzić transakcje na tym instrumencie. Dostawcy płynności w zamian dostają część opłat transakcyjnych, co jest można powiedzieć, że ich dochodem pasywnym, a inni użytkownicy nie mają problemu z tym, że na przykład nie będą w stanie zrealizować jakiejś transakcji, no bo w order za bardzo nie ma niczego, co by im to po drugiej stronie transakcji pozwoliło. Więc yy, rozwiązuje to w dużym stopniu problem niskiej płynności, szczególnie na tych mniej popularnych parach instrumentów. W przypadku wszystkich platform z pulą płynności istotne też jest. Tak zwane zjawisko nietrwałej straty, impermanent loss, które polega na tym, że kiedy trzymamy środki w takiej puli, dostarczając płynność, a w międzyczasie cena tych tokenów albo coinów się zmieni, co w przypadku rynku kryptowalut jest czymś całkowicie naturalnym, no to my wtedy ponosimy z tego tytułu stratę. Nieważne, czy te środki tanieją? Czy te koiny tanieją? Czy te koiny drożeją? Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo to jest tak naprawdę wprowadzenie do tematu, ale osobom zainteresowanym polecam artykuł, który teraz widzisz przed oczami i do którego link znajdziesz w opisie tego materiału. Popularność Uniswapa jako takiej pierwszej giełdy z pulami płynności wynika też z tego, że jego ekosystem jest kompatybilny z wieloma popularnymi platformami DeFi. Natomiast y, oczywiście sukces Uniswapa doprowadził do tego, że pojawiły się też inne platformy, które korzystają właśnie z puli płynności, takie jak chociażby SushiSwap na Ethereum, czy PancakeSwap, który jest najpopularniejszą zdecentralizowaną aplikacją w sieci BNB Smart Chain, która pozwala też m.in. na staking kryptowalut, czy zdecentralizowany handel leverowanymi instrumentami pochodnymi. Z takich nowszych platform warto też wspomnieć o zdecentralizowanej giełdzie BSwap która działa również w sieci BNB Chain i której inwestorem strategicznym jest Binance Lab, Binance Labs, czyli e, można powiedzieć, że taki fundusz venture capital należący do giełdy e, Binance. Do korzystania z platform DeFi potrzebujemy w zasadzie kompatybilnego portfela Web3 i w większości przypadków wystarczy nam do tego dobrze znany MetaMask albo Trust Wallet. Każdy projekt DeFi ma też swój Natywny token, najczęściej o tej samej nazwie. Wszystkie najpopularniejsze tokeny z segmentu DeFi znajdziesz na giełdzie Binance w parze z Binance USD. Jeżeli jeszcze nie masz konta na giełdzie Binance, no to przypominam, że korzystając z linku w opisie tego wideo otrzymasz o 20% niższe prowizje transakcyjne. No i to oczywiście bezterminowo. Dzięki za obejrzenie tego materiału. To było takie krótkie wprowadzenie do pasjonującego tematu zdecentralizowanych finansów. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące różnych platform DeFi, tego do czego można je wykorzystać i po prostu szerzej, w bardziej szczegółowy sposób jak z nich korzystać, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla ciebie otwarta. Jeżeli ten materiał był dla ciebie interesujący i przydatny, to daj łapkę w górę i subskrybuj kanał FXMac. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Najlepszego kursu o kryptowalutach na kanale FixMag. Do zobaczenia. Cześć!